Czołem ludziska, z tej strony Staszek, a my gramy po raz drugi, od nowa, w Zero Sievert 1.0. Gra w końcu wyszła z Early Accessa w dniu, w którym widzicie ten materiał, czyli 23 października, wreszcie wersja 1.0. Muszę powiedzieć, że jeżeli Core Keeper był dla mnie najbardziej oczekiwanym koopem, w tym roku, który miał wyjść z Early Accessa, to chyba jeśli chodzi o gry single player, to zero Sievert. Zero Sievert jest rzeczywiście grą single player, na którą bardzo mocno czekałem, mimo że ogólnie to nie są moje klimaty. Tak, ale biorąc pod uwagę, jak fajnie się w to grało, jak fajnie się eksplorowało, jak fajnie czuło ci było progres naszej postaci, wyprawiając się na te zgliszcza ludzkości. Tak, ze swojego bezpiecznego bunkra, bo jest to extraction shooter, można powiedzieć, w pewnym sensie, ale pikselowy i z kamerą zrzutu z góry. No to kurczę, no, no jestem, jestem mega mega ciekawy jak, jak wersja 1.0 będzie różniła się od tego co widzieliśmy w Early Accessie. Bardzo wam gdzieś się dobrze oglądało, mi się dobrze grało, była pełna symbioza, więc mam nadzieję, że i z Zero i z, z pełnej wersji również nie pogramy tylko dwa odcinki, tylko pogramy ich z 20, nie? Mam taką. Nadzieję, więc jeszcze taka techniczna informacja na start. Gry nie ma języka polskiego na premierę. Natomiast ja mam odpaloną wersję, jeszcze tak zwaną influencerską BT, bo nagrywam sobie ten materiał dla Was, żeby idealnie wyszedł mniej więcej w dniu czy w godzinie, kiedy premiera jest tej gry oficjalna. Więc. 22 mam dzisiaj październik, A dzień wcześniej nagrywam. A mogę to zrobić tylko właśnie na takiej tutaj becie, więc nie wiem, czy nie będzie jakiegoś day one patcha, czy gdzieś po drodze coś jeszcze się nie zmieni. Czy to to dzisiaj będę Wam pokazywał w tym odcinku konkretnie? Będzie dokładnie tym, co będziecie widzieć w grze? No to wiadomo, czas pokaże. A tymczasem klikam nowa gra, bo tutaj i tak wszystkie savey, zapisy i tak są niszczone, bo gra się zmieniła od tego czasu. Szczerze mówiąc, nie śledziłem. Nie śledziłem, co się zmieniło. Chciałbym to poznać razem z wami, ale na pewno jakieś zmiany są. Myślę, że to menu też jest już ulepszone. Rookie Survivor czy Hunter? Difficulty settings, tak? I tu mamy pokazane, jak będziemy. Co nam będzie. Co nam co, co nas tu będzie męczyć. Ja szybko to przeczytam i zobaczymy o co chodzi. No dobra, no to wygląda na to, że Rookie to jest rzeczywiście taki easy mode, Survivor to jest taki mode, to chyba dedykowany po prostu tym, którzy już grali, tak? W, w, w Zero Siwert albo po prostu potrzebują wezwania, więc myślę, że Survivor to będzie nasz wybór. Jakieś presety, trading, co my tu mamy? Aha, i teraz zobaczcie, że mamy dużo różnych... Spójrzcie, dużo różnych wskaźników, które można zmieniać, tak? Które można sobie tutaj dostrajać jak się chce. O, nie 1.0, na przykład wszyscy mają HP. Hardcore, proszę bardzo. Mamy jakiś tryb hardcore. No tak, Hunter to w ogóle jest hardcore, że w sumie jak giniesz, to giniesz. Koniec. Więc... A, no nie będziemy tym oczywiście tutaj w żaden sposób zmieniać nic. Nie ma sensu. Zakładam, że skoro są presety, no to, to będziemy grać tak jak presety mówią, e, tak jak prawią, więc... Jedziemy z tym. I mogę wybrać swój ekwipunek. To też chyba było w Early Accessie. Że można było wybrać jakąś... Jakiś zestaw na start. <laughs> no Muszę sobie poprzypominać pewne rzeczy, ale już pamiętam wygląd tych wszystkich tutaj bajerków. Ojej! Ojej, naprawdę? I to mają być takie wielkie. Ojej! Czemu takie wielkie tultipy? O matko bosko! Jakie gigantyczne. Szczególnie jak wziąłem na początku na chlebie, który nie za bardzo ma napisane co i jak. Czemu nie dostosowywać wielkość tultipa do, do przedmiotu? Tylko dawać taką wielką gigantyczną belę. No nic. zastanowię się, który zestaw, bo tu ciężko powiedzieć. Ciężko powiedzieć na start. Raczej to nie, było, nie robiło jakiejś większej różnicy. Ale myślę, że może fajniej byłoby rzeczywiście zacząć. Ja bardzo lubiłem snajpować, więc myślę, że może snajper byłby całkiem ciekawym startem. Każdy z Was będzie pewnie wybierał inaczej. Oto mamy bardzo dobry, zobaczcie. Bardzo dobry widzę, że jakiś klasy pierwszej, jakąś tutaj. Kamizelkę mamy. I mamy nawet, proszę bardzo, jakiś pistolet. tak Zawsze jest jakiś plecaczek na szczęście. Plecaków trzeba będzie zdobywać więcej. No, czyli widać po prostu taka broń startowa. Zestaw taki startowy tak naprawdę. Ja bym może rzeczywiście poszedł tak jak lubiłem. Lu lubiłem grać na snajpera, więc może nie ma co się zastanawiać więcej. Ten to w ogóle już jakiś jest survivalista ostateczny. Weźmiemy sobie faktycznie, myślę, zaczniemy od, od prostego pistoletu. I od... A I od... Snajperki. Tak mi się wydaje. Zobaczymy, jak to wszystko się tutaj różni. Czy różnica będzie widoczna? Czy będzie to raczej delikatna? Jak się ten bunkier zmienił od czasów Early Accessa? Widzę, że tutaj nie zmieniło się za bardzo to, jak mamy tutaj statystyki. Zrobione? Chyba tu jest więcej ludków. Z shiftem się biega, dobra. ok z shiftem się biega, czyli bardzo często będę shifta wciska. Okej, okay, tutaj mamy... Tak, tutaj mamy nasz zestaw Nasz zestaw, Ok, To chyba się tutaj niewiele, myślę, że może zmieniło Quick move, lewy, lewy control, dobra No w sumie będę trochę oceniał grę, jakbym Jeszcze raz w nią grał, bo kiedy to było? Kurczę Craft, czy crafting się coś zmienił? Widzę, że mamy podobny system, czyli możemy wybierać rzeczy To będą zasysane Widzę, że bardzo, bardzo podobnie Jeżeli cokolwiek się zmieniło No właśnie, jestem ciekaw jak zmieniło się budowanie bazy Bo to budowanie bazy było moim zdaniem Trochę dziwne. Nie wiem, czy zostanie coś tutaj zmienione, czy nie. Zaraz sprawdzimy. Niebawem widzę, że układ bazy został taki sam. No bo takie budowanie modularne się moduły wsadzało i pojawiały się nowe miejsca, ale nie wiem, czy to spoko, czy niespoko. Stop Rider. Right Czemu? Soldier Kodiak w Lasów. Bye. Okej, okay, nie za bardzo możemy z nimi to na razie pogadać, ale wiem, że był NPC, który dawał nam. Zadania. Nie widzę, żeby interfejs jakoś się mocno zmienił. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. The Networker. Coś mi powiedz. Kim jesteś na przykład? Jest dyplomatą i tym, który naprawia? Aha, czyli też, do, też sekretne informacje nam może przekazywać. Mam dużo tasków, które chcę, żebyś mi tutaj mógł zrobić. Dam ci zadanie. Okej. Okay. To samo mówi. Dobra. Tylko na razie nie widzę, żeby w żaden sposób... A jest task, dobra, mamy jakieś zadanie. Aha, czyli mamy, mamy zadania, czyli ogólnie możemy wybrać jakieś zadanie. Eee, ok. Okej, i w ten sposób dostaniemy za to jakieś ekspy, reputacje, pieniądze... I tak dalej, będę mógł wybrać jakiś przedmiot stąd, który będzie potrzebny. No tak, tylko teraz pytanie, dobra, loner's war, dobra. To teraz pytanie, jak się objective? Collect two pasta? Tekst, Lone Rider, dobra, czyli collect to pasta, accept, czy można więcej wziąć od niego questów? Loner's work to, tu mamy objective, survive two times in any map with at least... ILE?! 1460... czemu 4627 rubli? Co to znaczy? Czy, czy lepiej akceptować, jak to było, czy lepiej akceptować wszystkie zadania i mieć je zawsze włączone, czy trzeba było tylko wybrać takie, które najbardziej pasowe? Eliminate the target in the makeshift camp infestation, survive three times in the forest. No dobra, akcept. Może wszystkie da się akceptować od razu i się będą, bo to robić. Nie wiem, czy, czy warto było tak robić. <laughs> Ten dwie te. Gain reward. Na razie nie, nie, nie skończyłem zadania. Dobra, objective. Czyli muszę trzy razy przeżyć w lesie. Bo wiecie, tutaj ta gra była bardzo lamista. Bo bardzo łatwo było ginąć na szczęście z tym, z czym się wychodziło. Do tego, jakby wracała gra zawsze do momentu, w którym. Przed wyjściem do bunkra. Nie było aż tak źle z tym. No dobra, okej. Okay. Bye. W porządku. Dobra, kogo my tu mamy? Tu mamy jeszcze kolejnego człowieka. Mamy Barmana. Mamy Task Trade, Refill Hunger and First, proszę bardzo. I need some equipment. Aha, dobra, czyli tuż refill jest jeszcze kosztuje ruble. Dobra, rozumiem. Potrzebuję jakiś sprzęt. Hardcore, co? You can only receive equipment by activating hardcore difficulty options. Okej, okay, to nie. Chcę coś wiedzieć. O, tu możemy dowiedzieć się, co tutaj się dzieje w tym bunkrze. Gdzie mogę znaleźć jakąś robotę. Ja ci mogę kilka dać. Zielona armia nie chce się z żółtodziobem tutaj za bardzo zadawać. I doktor szuka. Dobra, coś takiego tutaj było. Było, faktycznie. Musimy znaleźć konduktora obok pociągu. Dobra. Ok, eee, zobaczmy task. First steps, proszę bardzo, mamy. Hey stranger, welcome to Zero receiver Bunker. Siema. Mam przejść raz w lesie i wyeliminować 5 wilków w lesie. Accept. Dobra. Ok, w porządku. No to już mamy jakiś start. Pójdziemy zaraz do doktora, on też miał jakieś tam zadania. W porządku. Może powinniśmy jakoś wykwipować sobie rzeczy. Mamy plecak, mamy broń. Widzę, że. A, podświetlają się rzeczy związaną, związane z daną bronią. Ok, ground. Ok, możemy tu coś też postawić. Ok. Ciekawe, czemu to tak się tu podświetla. Rotate split. To jest pierwsza broń i pewnie druga broń, tak? To teraz jak się, jak się montowało rzeczy? Jak się montowało zabawki? Jakoś można było tutaj unload scrap? Jak można było zamontować? Rzeczy na tej broni. Nie pamiętam jak to się robiło. A wiem, że można byłoby tutaj zamontować lunetę. Ergonomics minus 8, Accuracy plus 2. Compatible z Nozin Macant właśnie. To mamy tutaj tę broń. No więc pozostaje pytanie jak się to robiło. Tu mamy jeszcze, dobra, jakąkolwiek tutaj jakąś małą... Coś do obrony. Wiadomo, że tu dobrze byłoby zostawić... Wiadomo, warto zawsze wyjść z jakimś jedzeniem, wyjść z jakimś piciem, coś jakieś tam mieć oczywiście bandaże. Tak, to pamiętam, że też było ważne trzymać te wszystkie rzeczy ze sobą. Nie wiem, czy wszystkie rzeczywiście przy sobie, bo to wszystko waży. Nie wiem, czy nie, nie było trzeba tutaj jakoś to rozdzielać na części. Zaraz możemy coś z tym porobić, tak myślę. No tu mamy naszą tutaj skrzyneczkę. Więc nie wszystko musimy trzymać przy sobie. Minus 25 picia. No wiadomo, że wódko pozwól żyć, ale to później. Potem będziemy mieli więcej tych, tych skrzynek. Pamiętam, widzicie, to jest 14 skrzynek do uzyskania w przyszłości. No tu mamy jakieś jedzenie. To warto by było mieć jedzenie. Raczej chleb. Ctrl left click. Dobrze. Ok, bardzo dobrze. Pamiętam, że sortowania nie było. Teraz już jest sortowanie, więc to jest jakaś dobra zmiana. Pamiętam, że tego sortowania nie było kiedyś. Mamy sobie tylko kawę oczywiście naboje. Będą bardzo ważne. tu mam... No właśnie, jak zamontować to? Czy to jakiś specjalny stół był potrzebny do montowania? Słuchajcie, craft? Ja to raczej mamy coś takiego. Mamy moduły, ale one oczywiście wymagają. A mod weapons, ok? O, tutaj się to robiło. Dobra, jest. Jest, dobra, ok. W porządku. Nie mamy tylko tłumika, ale dobra, tutaj się to robiło. W porządku, tutaj się. Nic się tu nie zmieniło. Pod tym kątem można też robić track, czyli jakby na przykład coś chciał zbudować. Na przykład Building Kit, tylko nie wiem co to robi, nie pamiętam to wszystko, z, z wszystkiego, z, z wszystkich rzeczy co to robiło, wiem, że były jakieś ograniczone możliwości, ale to wszystko kosztowało, widzicie, sporo, sporo surowca. Wydaje mi się, że zmieniło się troszkę to jak czytelniejsze chyba są te liczby, tak mi się wydaje. Tak, widzimy ile ich potrzeba i ile ich mamy, także to jest fajne, Ok. to, 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 to spoko. No tutaj były potrzebne różne, różne rzeczy. Building Kit. Bedroom, tu mamy storage, no właśnie. No i sami widzicie, czyli ogólnie będziemy chcieli i tak zbierać wszystko. A potem zobaczymy, co z tych surowców uda się zrobić. Jeżeli graliście, macie zamiar grać, oczywiście Protipy można tutaj podsyłać, żebym mm, przypomniał sobie też razem z wami, jak wyglądały te sytuacje i rzeczy. Mm, co, co najlepiej na początku inwestować, w który, w który moduł, który najbardziej pomoże. Tu się ktoś skitrał, ale nie chce ze mną rozmawiać. Broni się tutaj na razie nie zmieni. Dobra, tu jest doktor. Tak on też będzie miał dla nas zadania. On może mi naprawić armor, może mi uleczyć. Ale my chcemy z nim zobaczyć, może coś oczywiście. Oczywiście można od niego coś kupować. Jakbyśmy chcieli jakieś apteczki. Przy bardzo, to to bardzo chętnie nam sprzeda apteczki. Czy inne takie rzeczy. Natomiast my chcemy jakieś. Tell me something. Kim jesteś, co robisz? Dobra, czekajcie, reaper armor, A nie masz dla nas zadań. Tell me something. No nie ma. Trade. Okej, okay, być może jeszcze, 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 nie chce nam dawać żadnych zadań. Bo jak widzicie... Heal me. Heal health. Chyba jestem naprawione, to nic nie chce ode mnie. No, nie widzę opcji daj mi robotę. Być może chodzi o innego doktora, ale raczej chodzi o tego. Raczej chodzi o tego, tylko ten ma jakąś tutaj chyba... Aktywność. Morfinę, potrzebuję morfiny. Dobra. Chyba czas wyprawić na pierwszą wyprawę. Wyprawić na pierwszą wyprawę, no ma to sens. Doktorek jeszcze nie ma dla nas zadań, no jak widzicie, próbuję zobaczyć, ale, ale nie widzę, żeby miał zadania dla nas na razie, wiem, że tu jeszcze był taki szefu, z któremu trzeba było zdobyć jego zaufanie, żeby on w ogóle, o nie mogę przejść dalej, okej, okay. don't make a mess, nawet nie mogę pójść dalej, bo ten na mnie tu patrzy, a to był właśnie jakiś tam tutaj, kurczę. bossu z Campinosu i to z nim można było też rozmawiać, Wyjście na południe. Dobra, tu mamy jakieś magazynownie, ale raczej tu nic nie ma chyba dostępnego nowego. Może po prostu zostały dodane nowe, nowe elementy tu otoczenia, ale ale nie ma tutaj więcej interakcji. Dobra, słuchajcie, z wychodzimy sobie na. Tak, wychodzimy sobie na pierwszą misję. O, widzę, tu też niewiele się zmieniło. If you want to leave, you should equip a gun. No dobra, no to już mamy tu, proszę bardzo. Jest broń, jest widać też poziom. Patrzenie w sensie widać, jakby gdzie, gdzie patrzymy. Aha, trzeba też po... A, jak ruszam myszką, no to oczywiście zmniejsz... Oj, mam! Tak jest. Jest, bardzo dobrze. Dwójeczka, to mamy tę broń. A, i to trzeba przeładować oczywiście. Reloading jest ważny. Bardzo ważny w tej grze jest reloading. Dlatego też trzeba tu przeładować, żeby mieć. O właśnie, pięć strzałów przynajmniej. Dobra, no tu mogą być śmierci bardzo szybkie, słuchajcie. Tu śmierci mogą dziać się bardzo szybko. Pogadajmy, żeby teraz z. Na razie weźmy sobie. O, pistolet by się przydał bardziej. Dobra, tell me something. Kim jesteś? Jakbyście chcieli zobaczyć sobie informacje. Jak mogę wejść, muszę zapłacić. Jak mogę uciec z mapy, to się wszystko zobaczy. I want to leave. O, i tutaj troszeczkę się to zmieniło. Tylko na razie mamy sześć lokacji. Hmm, tylko sześć? Nie wiem, czy nawet w każdej nie byliśmy, ale teraz nie są dostępne, makeshift camp. Nie mogę, jeszcze nie odblokowałem jedyne, to mogę na razie do lasu, no dobra. To idźmy do lasu. Nasza pierwsza, ładna grafika jest w tle, bardzo mi się podoba. Nie wiem, czy taka była, chyba takiej nie było ładnej. Więc zobaczmy. Naszą pierwszą misję, przyjeżdżamy sobie znowu w te lasy. Tu były radiacje, tu były jakieś mutanty, mnóstwo niebezpieczeństw na każdym kroku. Były też misje do wykonania. To też pamiętam, od razu mi dało jednak snajperkę. Pamiętam, że były misje do wykonania, czy bo jest mapa, jest mapa. Mapa niewiele się zmieniła. Na tyle ile pamiętam. Mamy punkt ekstrakcji, co jest bardzo ważne, bo punkt ekstrakcji, ekstrakcji pozwala nam po prostu wrócić do domu. Wiadomo, A nie brzmi to dużo niebezpieczeństw może być. Tu mamy już jakieś domki. A to mogły być obozy niebezpiecznych ziomeczków, a ja nie wiem, czy jestem w stanie już te ziomeczki ogarnąć. Mój pierwszy strzał... To jest... Zlutowanie... A, idzie też trzeba czekać, aha, animacja trochę się zmieniła. Mamy zebranych trochę... Trochę mięsa, które może się przydać. Ale bardziej musimy polować na wilki, pamiętam, że mamy questy na wilki. Jak w ogóle wygląda sprawa... Settings tutorial, dobra. Prawda, że chcę, chcę jeszcze przypomnieć, że mamy tutaj jeszcze jakieś. Mamy M-mapę. Jakie są tutaj jeszcze skróty klawiszowe na różne rzeczy? Pójdziemy sobie w kierunku od razu punktu ekstrakcji, bo myślę, że od tego trzeba zacząć, żeby być, być blisko. Bo wracamy do domu tylko z tym, co przyniesiemy. Ale gra ładnie, zapisuje zawsze. jak pamiętam. Zapisywała zawsze ładnie. Aha. A to jest Bard. Dobra, on był chyba neutralny. Tak mi się wydaje. Ona zawsze zapisuje nasz stan przed wyjściem. Don't screw up, Hunter. Cześć. Fedor Isakowicz, tell me something. Jakieś ciekawe wieści? Nie mogę ci pomóc, ja się zajmuję sobą. Dobra, nara. Lut, ale możemy zebrać jego rzeczy, mam nadzieję. O, słyszę, słyszę wilka, o dobra, to może się przydać. Move speed health, bleed. To leczy z bleedu, dobra, czyli z krwawienia. Ło, i tutaj mamy bardzo dużo rzeczy. Oczywiście pamiętam, że tam jakoś się rozwijało naszą postać, przez co odkrywanie tych rzeczy działało o wiele szybciej. A czy jest coś, jak weź wszystko? Brakuje mi przycisku weź wszystko. Ale oczywiście, że będziemy zbierać wszystko, no bo teraz to wszystko może być ważne. Ma jakiś granat? Flashbang granate. Okej, okay, może też sobie na razie weźmiemy. O, tych surowców to było mnóstwo potrzebnych do różnych rzeczy. Dobra, enter. Tu mamy loot, tu mamy enter. Dobra, i co mamy tutaj? Tu mamy jakieś miejscówki. Też możemy o Game Boy, a to pamiętam, że to było chyba wartościowe do sprzedania. Tak mi się coś wydać, że to było całkiem wartościowa rzecz. O, mamy bandaże. Możemy je połączyć z tymi na razie. Nie mogę? Pewnie stack jest 4 max. Tak mi się wydaje. A też bleed plus one. Movement speed 100%, czyli to po prostu jest też... ...jednocześnie leczy i też od skrwawienia i leczy mnie samego też, dobra. No jak panika wejdzie, to i tak to wszystko... ...wszystko, wszystko będzie... ...spaniewierane, dobra. E, zamienimy sobie broń. Czemu nie mogę zamienić broni? Zdejmę, włożę, o, nie mogę tak po prostu zamienić? No bo mamy, mamy, mamy lepszą broń już teraz. A i trochę robi się głodny, tak? Ale to na razie powoli. Jakby ma, jak jesteśmy super na jedzeni, to mamy dodatkowe bonusy, z tego co widzę. O właśnie, na przykład tutaj więcej udźwigu jak się najem, czy tutaj... Rzeczy, dobra. OK, W porządku. To jest cały czas ten Bart. Be careful with that. A, ja zmierzyłem w niego, dobra. Słyszałem gdzieś wilka. Wilki zawsze chodzą w wiele, w wiele, w wiele ziomków. Wszędzie, sensie, no wiadomo, chodzą stadami. Więc, o właśnie. O, o, o! Shit! Shit! Czemu we mnie! No i czemu mnie typ zabił? To jest najgorsza śmierć na start, no. Gościu, czemu mnie zabiłeś? Killed by Fedor i zakowski! Chciał strzelał, w, strzelał w, w tego wilka, trafił mnie? No niewiarygodne, no co za besens. <laughs> Unlucky Hunter, let's try again. Oh yes, oh yes. Jeszcze trzeba powiedzieć, że czas mija w tej grze. Nie wiem, gdzie się patrzyło. Jak, jak, jak się patrzyło, na jaki czas jest. Mieliśmy jakiś sposób na patrzenie na czas? Która jest godzina? Nie pamiętam. Ale no, była czasami nocka i trzeba było w dzień raczej się wybierać niż w nocy. Ja pierdziele! Co to była za szybka akcja? I to nawet nie wilk mnie zabił! A na wilki zdecydowanie nie, nie, nie warto brać snajperki, chyba że są naprawdę pojedyncze, no, bo... Mogą mnie tu ładnie sponiewierać, jeszcze ja też zaczął padać, super. No to widzicie, i wszystko co zdobyłem teraz oczywiście szlak trafił. Więc możemy się cieszyć tylko z tego lutu, w momencie kiedy uda nam się uciec. Punkt ekstrakcji jest w podobnym miejscu, na szczęście. Tu mamy też jakąś, jakieś miejscówy. Gdzieś tutaj na pewno jest dom takiego jakiegoś starego sierżanta. Pamiętam, że on też dawał jakieś, 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 jakieś możliwości. dawał. Aha! Tutaj jest radiacja od czerwonych kryształów. Pamiętam, że czerwone kryształy też warto było zbierać, ale wtedy będę trochę bardziej napromieniowany. Na razie zmienię sobie, słuchajcie, na tę broń tutaj można było... Można było chyba je pozbierać jeszcze... Można było je pozbierać jak się... Ajajaj, no właśnie, tutaj trzeba było dokładnie uważać, widzicie moje zdrowie. To trzeba było bardzo mocno uważać, by nie wejść... Nie wejść w te takie tutaj... Cośki, co one właśnie tak tutaj buzują i już mnie to troszeczkę sponiewierało. Więc to będzie dobry początek, jak poprzednio. Więc no, ubić, ubić wilki to spoko, nie, ale... Nie tak łatwo, myślę. To było dużo takich właśnie emocji. I lama, jak widzicie, no już się udowodniła, że... Udowodniła, że jest. Że jakby... Czecha, na każdym kroku. Znowu mam jakiś budynek. I znowu Bard! Nie! Teraz jest kilku ludzi nawet, reload. To nie są... Teraz mamy drużynę. Hey Hunter! Ej zaraz, to... Wylosowało nam się tak samo, bardzo podobnie nam się wylosowało. Tylko tutaj mamy wodę, okej. Okay. No inny lód będzie zdecydowanie, nie? No bo... O, właśnie. Coś fajna skrzynka. Jakieś surowce są. Metalowe. Metalowe, sorry. Toolbox. Czyli mamy met metalowy, metalowe rzeczy. Dobra, okej. Okay. Przydadzał się. Siema. O, tu jeszcze mamy coś. Lud. Dobra, tu mamy zwykle medykamenty, tak? Więc może uda nam się tutaj też coś zebrać. Co nam pomoże dłużej przeżyć, widzę, że mamy kolejne... jakieś mydła. No tutaj to będzie mydło i powidło właśnie, to zbierania tu będzie milion. Okej, okay, to już po tym? Już po ziomeczku. Czemu? A, wilki! Okej. Okay. Dobra, wilki spoko. A pytam, że te ptaki chyba też... takie też trzeba przeganiać, bo one też mi zjadały... Zjadały mięso chyba, tak? Jak dobrze pamiętam. Było coś takiego. No to, niestety wilków nie ubiliśmy sami. A tu mam też skóry. Fajne jest też to, że właśnie tam gdzie mamy niezlutowane to jest, to jest na biało, więc warto tutaj też tak na to patrzeć. Dobra, to będzie dużo mięsa. A z tego się robiło jedzenie, bo wiecie, to na początku daliśmy jakiś bonus, ale... Tell me something. Co tutaj robicie? Okej, okay, nic ciekawego nie robią. O, kolejny wilk, ale ja muszę teraz wilka ubić. Może został pozostały? O, uciekł Wilk. Ono tu. Ono tu. Kurde, uciekł. Co to? Oj! Dobra. Udało się. Ale to trzeba sobie, że trzeba nasłuchiwać. Okej. Okay. Jest, biega tam, ale mega szybki jest. Dobra. Mówiliśmy chyba drugiego wilka. Troszeczkę jeszcze w panicę strzelam, ale. Ale jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Tylko to oczywiście widać, że ledwo żyje. Zobaczyć jakiś bandaż. Nie pamiętam gdzie padł. Tutaj padł, tak? Bo zwykle na, na... Tak, widzicie? Ptaki też pomagają zlokalizować... To jest fajny pomysł, bo ptaki pomagają zlokalizować też trupy. Wróćmy w jakieś bezpieczne miejsce obok tych typów na przykład. I'm carrying a lot. And we'll use more energy? Coś takiego było, tak? Dobra. Mamy. A, już... Nie, no jak za dużo. Aha, bo prawie 18 kg mam, dobra. Ok, jak tam z... jak tam z moją amunicją? No jeszcze trochę mam amunicję, na szczęście. <laughs> jeszcze trochę mam. Dobra, to teraz trzeba coś być może poleczyć się jakoś. Bandaż. Movement Duration. A to bleed. Aha, bo ten bandaż daje nam tylko leczenie. Tutaj mamy Wound plus 15, Health plus 50. Okej. Okay. Ten Medikit pod, pod czwórką nas będzie ratował, tak? No dobra, czwórka. Ale przez to, że w tej grze trzeba było pamiętać, gdzie co się ma, bo nie widać tych, widzicie, quick quick, quick barów, plik quick slotów. Tak, dobra. wyleczyliśmy się trochę. Możemy próbować już pójść powoli do punktu ekstrakcji. <noise> bo to nie ma co kusić losu. O, widzicie, o, nawet jest to już koniec mapy, tak? Chyba. Tak. A tu jeszcze chodzi Ziomek. Dobra, dobra. To jest dobry ziomek. O, jest punkt ekstrakcji, jak się przy nim bywało. Tak, 5 minut, 5 sekund, to wtedy już byliśmy ekstraktowani do domu. A więc to jest zawsze to, wiecie, to jakby kusi, 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 żeby eksplorować bardziej. Ale jednocześnie możemy już wrócić do domu z tym, co mamy. To będzie taka szybka misja startowa. Nie wiem, czy gdzieś zegarka się nie kupowało, żeby wiedzieć dokładnie, co i jak. No, przeżyłem w lesie. To dużo na razie widzicie, expa może nie mam. Mniej więcej 3000 rubli zarobiłem z tym, co udało mi się przynieść. Jakoś tak jest prze przeliczone, to mniej więcej. First Step's completed, proszę bardzo. Tell me something, dobra. A teraz, jak się sprawdzało te questy? To jest dobre pytanie. Gdzie ja mogę te questy sprawdzać? Nie? To jest. Bardzo dobre pytanie. Ha, teleport. To... O, Tu jest coś. Czekajcie. Ha, dobra, tu teleportu staż. Ło! Wow, H to jest szybki teleport! O kurcze! Ło! Wow, fajnie! Barman, Networker, okej... Okay. No dobra, coś odkryłem. A G to jest... Nie, to G to było rzucenie czegoś, ale nie wiem czego rzucenie w tym przypadku. Coś to w każdym razie było. No nie mamy na razie... Na razie jest najgorsze to, że mamy taki pierdzielnik. Co to w ogóle to jest? Rabbit Pelt, Wolf Pelt, okej. Okay. I chyba skóry się sprzedawało, ale pamiętam też, że skóry... Jak naprawdę była też misja na skóry wilka. Może na razie będziemy zostawiać takie rzeczy? No i co jest jeszcze problemem? To, że no na razie będzie trochę bałagan. Wszystko będziemy trzymać w jednej, w jednej skrzyni. Sortuj. Nie wiem, może być, może być ceną. Przynajmniej będzie jakieś sortowanie dzięki temu. E, bo nie było sortowania Werlexa, jak tak dobrze pamiętam. No dobra. No i możemy teraz, oczywiście, mamy też odpoczynek ważny. Not tired. Stamina nie, właśnie, Jak się jak. Się, a trzeba było mieć łóżko, żeby odpoczywać. No właśnie, trzeba było mieć łóżko. Chyba. Not hungry. Not thirsty. Ale no już widzę, że w 80 głodu toż można by było coś zjeść. Ile to daje? 18. No i idealnie. Consume. Tak jest. To trzeba było jeść, trzeba było pić. Dbać o te statystyki, żeby one były. No, zielone najlepiej, tak? Ile tutaj mamy? 25 do picia? No to proszę bardzo consume. I też się napijemy. To wszystko oczywiście ma swoje tam czas i animacje. Not tired. Jak się odpoczywa? No właśnie, ale jak się odpoczywa? Kawa trzeba było pewnie pić. To też była jakaś regeneracja. Fatigue minus 8 na przykład. A tu mamy herbatę nawet, nie? Nic innego, dobra. Ok. No zaraz pytanie, no właśnie, ale jak się sprawdzało questy? Dobrze by było wiedzieć. Wiecie co, to zróbmy tak. Weźmy settings i zobaczmy, czy tu jest coś tak jak controls. No, i zobaczmy, co my tu mamy. Reload Interact, Torch on off, Laser on off. Jakbyśmy mieli, tak, latarkę czy laser. Open Device J, M. Throw Bolt, ok. Switch Auto, Semi Auto. Head, headset on off. Teleport to NPC. Close up of Weapon, Change Ammo, ok. Fix Weapon Jam. Dużo różnych skrótów klawiczowych, trzeba tego przydać, bo pamiętać pamiętać. Open Device jest pod J. Co to było Open Device pod J. Okej. Okay. jest tak dziwnie. Dziwne te paski, tak na środku. Tu mamy godzinę. No dobra, tu no. mamy godzinę. Nie mam na razie jeszcze mapy. Tutaj mamy questy. Dobra, i tutaj mamy questy. Dobra, dobra, dobra. Eliminate the target in the makeshift camp infestation. Nie wiem, co to jest i kto to jest. Mamy tu jakiś opis? A, jakiś eksperyment. Dobra. First steps. Pięć wilków wyeliminowanych. Mamy na razie dwóch od barmana. Dobra. Loner's Work. Collect to pasta. Networker. Wydaje mi się, że chyba można było brać robotę, jaką się tam chciało. Na przykład do Networkera, jak podejdziemy, sobie z nim zagadać, to myślę, że możemy chyba wziąć wszystkie Wszystkie zadania. Eee, a co to był objective? Survive to times a map with at least rubles made. Accept. I to też accept. Tak mi się wydaje, objective, retrieve the analyzer in the forest near a big chemical anomaly. Widzicie? A no, myślę, że warto takie rzeczy mieć. No a potem trzeba się zastanawiać jakie jak zabrać nagrody, czego nam najbardziej będzie potrzeba, żeby cokolwiek zrobić. jest też ważne. Właśnie nie pamiętam kurczę, jak się regenerowało tak naprawdę energię. Uh, refill hunger and thirst, I need some equipment. To tutaj raczej się jakoś odpoczywało na pewno, ale... Ale jak to się robi? A co już można było od niego.? A, pamiętam, że od niego też się kupowało jakieś rzeczy. No właśnie, no tak. Pamiętajmy też, że tu potrzebujemy pieniędzy. A pieniądze nam są potrzebne, żebyśmy mogli kupować jedzenie i picie. Bo na początku to nawet nie potrafimy zrobić prostych rzeczy typu. Nawet nie wiem, czy potrafimy zrobić już chociaż mięso. Czekajcie, zobaczmy to. Czy ja już potrafię zrobić chociaż jakieś jedzenie proste? O, mogę zrobić lepszy bandaż, proszę bardzo. Sterolite bandaż. To jest lepszy niż zwykły bandaż. Ale to wymaga wody i trzech bandaży, żeby zrobić. Aha, no tak, i wody. Okay. Żeby mieć, widzicie, health plus 15. Tak, to jest takie podstawowe leczenie. Jedzenie, no właśnie. Co ja potrzebuję, żeby zrobić jedzenie? Potrzebuję więcej cooked meat. Jak zrobić cooked meat? Potrzebujemy węgla. No właśnie. Węgiel był mega ważny, żeby móc sobie robić samemu jedzenie. Bo jeżeli nie będzie, no to na razie musimy to jedzenie kupować. Tak. Oczywiście możemy też sprzedawać rzeczy. To też jest dość istotne. Tu mamy Reaper Kity, Medications. No właśnie, Extras. Co to jest Extras? Lights Kit. Ok, Tier 2 Plus, tu w ogóle jest jeszcze. Dobra, Mod Weapons. Ok, No to zróbmy sobie lepsze bandaże. Craft, Dobra, jest. Craft your first item. Super. No i to są właśnie najbardziej potrzebne bandaże, bo one są lepszej, jako... lepszej jakości. No właśnie. Niż takie, mam na razie. Dobra, czyś wziąć coś do jedzenia i do picia? Tylko pytanie, dobra, mam, mam wodę, to możemy wziąć wodę, weźmiemy jakieś. Mamy jeszcze jedzenie? Wrzucimy to, zrobimy sortowanie. Eee, mam tylko jakiś chleb, który daje minus 10 głodów. W sumie chleb jest lepszy niż nic, tak naprawdę, tak? Możemy wziąć jeden chleb na wszelki wypadek. Na razie. bo to będziemy robić kanapki, jakieś czy inne rzeczy. Więc spoko. Dobra. To w ogóle co to było? A, to był tylko surowiec. Dobrze. Okej, okay. no to na razie myślę, że jesteśmy gotowi. Przyładujmy sobie tylko wszystkie bronie. Czy coś jest do przyładowania? To jest do przyładowania reloady. Potem trzeba będzie oczywiście amunicję naturalnie kupować, albo po prostu ją robić, albo ją zdobywać. Także są różne opcje. Task. First step jest cały czas active, czyli mamy po prostu jeszcze ubić dwa wilki. Dobra, no to idziemy na wilki w takim wypadku. Na razie idziemy jeszcze. Nie ma na razie dla mnie żadnego zadania. Jakie też kiedyś miał jakieś zadania dla mnie? Idziemy na drugą misję, słuchajcie. Trzeba kontrol właśnie go kontrolować godzinę, bo teraz mamy właśnie 17.59. Więc no muszę sobie przypomnieć, jak to w ogóle spędzało się dzień. W sensie faktycznie, co trzeba było robić. O! Proszę bardzo. Extraction points. Point, ale mamy tu właśnie zadanie z naukowcami. I oczywiście tam się jest miasto, miasto ma dobry lud. Tylko właśnie pytanie brzmi, czy. Pytanie brzmi, czy rzeczywiście możemy na razie ten lód, Czy możemy ten lód faktycznie. już zdobyć? Czy nas stać na to, żeby go zdobyć? Kontenery? Czy, czy, czy jesteśmy w stanie to przeżyć w ogóle? Bo na razie. Wow, wow, wow! Co już? To ja! Ej! W kogo? To bandyci są. Okej, okay, to jest bandyta. To są bandyci, dobra. No to tutaj snajpereczka zadziała. gościu mnie tam goni. Dostał. Mogę wpaść zaraz na wilki, bo to też jest możliwe. Aja, aj, ja, aj, aj. ja, Defeat your first enemy. Trochę oberwałem, ale żyje. Dobra. Wow, 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 wow. Mogę chować się za kamieniami też, to trzeba pamiętać. Są takie opcje. Gdzieś tam mnie coś tam łoi. To dobra. Zdradził się chłopak, gdzie jest. Trafię, ale nie wiem, czy czy, czy nie? Wiem, że go trafiłem. Nie żyje. Dobra. To wezmę, słuchajcie, teraz. To? Dobra. O kurczę, tu będą fajne rzeczy. O jakie piękne rzeczy. Znaczy, nie wiem, czy to są lepsze niż to, co mam. Trzeba będzie zaraz zbadać. A no tak, ale trzeba klikać lód, żeby się lutowała. Wiadomo, że mogą mnie teraz atakować. Mamy garnek. Garnek był potrzebny. O! Znawa broń. Żymy wszystko oczywiście na razie, bo to nie ma się co zastanawiać. Ale sami widzicie, że bardzo szybko mój udźwig w tym momencie się kończy, więc to trzeba rzeczywiście robić szybkie akcje, szybkie powroty na początku. Dopóki nie kupimy lepszych rzeczy. Też warto było wykupywać rzeczy z ziemi, bo czasami właśnie scrap party były bardzo ważne. Bo to były części złomowe, z których można było coś z salami zdobyliśmy, dobra, coś na jedzenie. No i teraz powinienem właśnie użyć mojego bandaża pod trójką, bo troszeczkę dostałem, więc używam bandaża. Troszeczkę sobie HP zregenerować. Dobra. Trochę oberwany. Najgorsze, Dobra, tam jest jeszcze ten bandyta. One, oni chyba coś chronili ogólnie. Czekaj, czy w głowę uda się. No to są headshoty, słuchajcie, tak? To są headshoty. To jest fajne. Jednego gościa gdzieś pominąłem, on gdzieś tam... Może ptak go będzie dziobał. Jednego gościa pominam. Znowu mamy jakąś... Znowu armo... Klas 3. Jak dobrze nam to, im większa klasa. Nie, a teraz pytanie: Czy klasa pierwsza to lepsza? Durability 75%, Durability 49%, ale Melee 20% odporności. Fragility jest 19%. Także nie wiem, która jest lepsza. Co ja w ogóle posiadam? 79, Melee 14%. Klasa druga. Bulletproof vest. Wydaje mi się, że mam lepsze, lepsze kamizelki niż to, co on tutaj ma. Co on tu ma, jakieś zegarki. I ja, dobra, czekolada. Zapalniczki... A no to sami widzicie, że no... Już jestem przeciążony. Ops! Oj. Aj! Ajajaj! Aj. Przeciążony jestem, najgorzej. Ale obrwałem jeszcze. Tam jest bandyta. Dobra, leży. Ojej, ale sami widzicie, że jest, jest grubo. Dobra, mam fajne rzeczy, ale też mega wolno się poruszam przez to, no bo... To dużo wziąłem, nie wiem co, Ej, już nawet nie wziąłem w ogóle broni, a bronie dobrze sprzedawać prawdopodobnie, nie wiem w sumie tak naprawdę. Chodzi na to, że zabijam jednego i uciekam. To tyle. Bardzo niebezpiecznie jest poruszać tak wolno, nie wiem gdzie on leży, tu leży. Chłopak też może coś mieć. Też ma jakąś tutaj... Muszę też zrozumieć jak to dobrze interpretować wszystko. A to waży... Gdzie to jest waga? 3, 3 kilo. Garnek waży 0,7. To waży 2 kilo. No broń waży dużo. Mogę na razie broń odrzucić, pozbierać po prostu małe rzeczy. Zamiast bo Tutaj mamy, a widzicie na przykład tutaj mamy jakieś jakieś dodatki mogą być do tych broni, tak? Może warto by te broń też zbierać. Dlatego to wszystko jest jakby do przewidzenia. Mam bardzo mało udźwigu. Gdzie mam punkt ekstrakcji? Bo na razie muszę już dostać się, tu mam, dobra. To jest kawał drogi. Ja nie mogę iść. Zawalenie tutaj jest bardzo popularne. Bardzo, bardzo częste też. No cóż, muszę coś odrzucić. Na razie odrzucę pewnie jakąś... A mi się to nie jest jakiś super. Nie wiem. Próbuję zrozumieć też, jak działa przelicznik. Rozumiem, jakbym się najadł, a jeszcze mam bonus do łódźwigów, bo jestem najedzony. No właśnie. Dobra, muszę trochę się uleczyć, niestety, bo ledwo żyję, więc Medkit pod czwórką. Leczymy się trochę, też robi się coraz ciemniej. No muszę się wyleczyć, żeby to w ogóle przeżyć. Muszę coś jeszcze wyrzucić, żeby móc w ogóle dojść dalej, tak? Dobra, co możemy tutaj jeszcze wyrzucić? Posegregujmy to. Po wadze na przykład. Oj, teraz widzę, co jest najcięższe. To oczywiście mi też psuje moje układy, no ale. Kilogram. No to już wszystko nie jest takie duże pytanie, czy potrzebujemy na razie. O! zmniejszyło się. Dobra, okej, okay, coś tam. A, bo użyłem metkita. Dobra, to możemy iść. Użyłem metkita, możemy iść. To Próbujmy już teraz, oczywiście, teraz punkt ekstrakcji jest teraz najważniejszy, żeby. Już z tym lutem tutaj. Widzicie? Wystarczy nawalać w bandytów, i już można wracać. Już jest spoko. Oho. Trochę. Okay, pytanie, czy tu jest? Czy tu są ziomki. Reload, a już jest ziomek. Niedobrze. Bo to jest punkt ekstrakcji również. Ale im nie jest ciemniej, tym mnie też mnie widzą. W sensie rozumiecie? widzę też mnie mniej widzą, jeżeli ja się chowam za drzewami albo. ogólnie się chowam. Też oni zdradzają siebie. Je No i wychodzisz czy nie wychodzisz? Ale dostał! Improved Sniper Rank, okej. Okay. Nie wiem co to znaczy, ale trafiłem go chyba w główkę, chłopaka. Gorzej, że będę mógł raczej go lutować, bo mam i tak już wszystko pełne. Mogę tego zobaczyć co ma przy sobie. Różne śmieci, tak? Pusta butelka też jest spoko. Bottle of Water zawsze można... Ile jedzenia ma chłopak? O kurcze! No i ma też strzelbę. No, więc pozostaje pytanie, czy ja chcę mu coś zabrać. No mogę zabrać jedzenie, czy fajki na przykład, bo czuję, że mogą być spoko, No, ale to wszystko, widzicie, waży. I musiałbym coś, coś zostawić. Krakersy na przykład są takie sobie. Dobra, krakersy są akurat shitowe, jeżeli są zepsute. To jest w ogóle rotten bread. Dobra, Rottenbread też zostawiamy. Rotten Cheese też zostawiamy. Możemy wziąć zapalniczkę. Dobra, to na razie tyle. Oczywiście, jakąś butelkę by się przydało wziąć, dobra. Więc to jest dużo, dużo decyzji do podjęcia, jeśli chodzi o to, co zbieramy. Szukam, tu jeszcze jeden był? Ich było tu dwóch. Czy radiacja tam działa. Nie ma gościa. Coś tam radiuje mnie. Dobra, to jest bardzo wartościowy przedmiot, musimy go wziąć. Suszarka może mniej. Szczególnie są rzeczy ważne i ważniejsze. Idźmy z tego miejsca, gdzie mnie tutaj właśnie ta radiacja zabija. Dobra, ok. To zmieni na razie broń, którą mogę szybko strzelać. Doma na razie nie mam. Czemu tutaj coś? Może ten beton jest tutaj radioaktywny? Biegać nie mogę. Na szczęście było tylko ich dwóch. Dobra, przestało pierdzieć. A... No, extraction point jeszcze kawałek. Kurczę! Dużo dobrego lutu. Ale też jest cholernie ciemno. Więc ja tu postaram się iść przy ścianie powoli. I mam nadzieję, że już teraz uda mi się stąd uciec. Liczę na to. Kurczę, jeszcze dom jest po drodze, ale chyba jest opuszczony. Tak, to może być opuszczony dom. Raczej na pewno. Można by szybko do niego wejść, żeby na przykład coś zjeść. O, mamy też rzeczy. Dobra, to możemy chwilę poczekać, bo tu nic nas nie będzie atakować. Mam 18 kilo, a to dlatego, że muszę coś zjeść. Ile mamy głodu? 82. Czyli możemy faktycznie sobie zjeść na przykład salami. Co oznacza, że trochę mi się udźwig zwiększy też o te 2 kilo. Warto mieć pełny brzuszek. Tak, już mam 20 kilo udźwigu. Zobaczymy co tu się uda znaleźć przy okazji, bo może z tym dojdziemy już do końca. Zapalniczka, kable, tuńczyk. Proszę bardzo, jakieś elementy. Tu różne rzeczy są widzę, tak? I nawet mamy... To, dobra, coś jeszcze do poszukania było? Chyba nie, można się odpocząć, nie można odpocząć. Robi się oczywiście coraz ciemniej. Exit. Ja już ledwo widzę cokolwiek i to jest najgorsze. Jak daleko do punktu ekstrakcji? Jeszcze kawał drogi. Ja pierdziele. Już tu nic nie widzę, Ktoś mnie zaatakuje to zginę przez to, że nie widzę gdzie idę. Dlatego ważna jest też lampka, jakaś latarka, cokolwiek. No, pierwszy przeciwnik, który mnie tu przeatakuje to ja już jestem dead. Dobra, ale zobaczcie, widzę już punkt ekstrakcji, by tylko przy nim nie było żadnych menelstw. Tak! O kurcze. Dobra. Wrócimy z pełnymi kieszeniami. Jest dobrze. Przeżyliśmy drugi dzień w lesie. Ekspy bardzo powoli nabijają się w tej grze, oczywiście. Next. Dobra. Żyjemy! Żyjemy! Możemy się teraz przenieść do domu. To jest bardzo fajne, że dali takie teleporty. No i słuchajcie. <śm> Dzień dobry, zaczyna się problem z miejscem. Już na dzień dobry jest problem z miejscem. Gdzie ja mam to wszystko trzymać, prawda? Czy w ogóle jakiś charkol mi tu wpadł, bo w ogóle sobie byśmy to posortowali po cenie. No właśnie, już możemy pewne rzeczy sprzedawać. 875 za sprzedaż, tak? Fajki. To niby też są Malbaro, boże, malboro, oczywiście. Radiacja też zobaczcie, zmniejsza. Nie wiem, czy radiacja mi się nie resetuje. Kiedyś tak było chyba, że radiacja mi się resetowała za każdym razem. Hmm. Może nie. A looting speed jest szybszy jak jestem na, jak, jak mam picie. Okej. Okay. Tired, jestem zmęczony. I pamiętam jak się, jak się zmęczenie regenerowało. Naprawdę nie pamiętam. Może gdzieś można było spać. W każdym razie, no jest mnóstwo tutaj shitu. No i najważniejsze byłoby jak najszybciej zbudować sobie moduł Stasiu. Mod, moduł Stasiu. Ale widzicie, moduł Stasiu. Wymaga młotka. Wymaga... Tego tutaj dziedostwa. Można sobie zrobić track, nie wiem co, jak, to, jak to pomagało czy nie pomagało. Additional building kit, tak. No, additional craft. To niestety nie mam, nie mam jeszcze rurek, tak. Nie mam, nie mam tego, nie mam nie mam młotka. To trzeba było jakieś magazyny przeatakować, jak dobrze pamiętam, więc pozwólcie, że zrobię sobie teraz porządki tu. Dobra. Jesteśmy tutaj teraz przy sklepikarzu, tylko jeszcze muszę napić się tej herbaty, którą tu mam. Herbata też zmniejsza radiację. Ale, no właśnie, jakoś tutaj można było odpoczywać. Ale nie wiem, czy nie, właśnie nie trzeba było zbudować łóżka, żeby móc było spać. A tak to na razie musimy wyprawiać się nawet i na nocne wyprawy. Eee, task mamy wciąż, tak? Co mieliśmy zrobić? Five Wolves, no właśnie. I to, co będziemy widzieć, to tam, jeszcze mamy w nagrodę jakąś amunicję do zdobycia. Czyli tak. E, chcemy z nim oczywiście się wymieniać. Więc chcemy mu sprzedawać bardzo wartościowe rzeczy, jak na przykład, właśnie, zegarek. Tu ma widzi... Widzicie widzi, ile ma też pieniędzy, nie wiem, nie pamiętam kiedy to się restowało. Jakieś tutaj powerbanki, na razie to wszystko żeby mieć pieniądze Zapalniczki, Tam pewno będą jakieś questy na zapalniczki, ale to wiadomo Kiedyś, na przykład te ruble można zamieniać na ruble, chociaż no właśnie w mniejszej Z... 56 Z 224 jest, to jakieś... Sy, mogę nawet sprzedać te zepsute lekko jedzenie Bo mi to niepotrzebne na razie, wolę mieć... Dobre jedzenie niż popsute No Fajki też można było sprzedawać, tylko że fajki akurat zmniejszają, słuchajcie, radiację Więc może, może niekoniecznie, czekolada też tam zmęczenie nam zmniejsza i głód nam zmniejsza Więc raczej to, to powinno zostać, bo to wszystko są surowce do czegoś No i tu, proszę bardzo, możemy też w zamian Jest 2000 rubli tutaj, a możemy też od razu coś kupić, gdybyśmy czegoś potrzebowali Mleko, jest o fajne, że zobaczcie też A lubiłem mleko kupować Bo ono daje mi też i napicie Napicie się i na jedzenie, trochę zmęczenie, i radiację też zrzuca. Także, no właśnie, mleko Mleko super. Pamiętam też, że kupowało się raczej puste butelki Bottle of Rotten Water, żeby można było je przygotować. Ale jak dobrze pamiętam, to też wymagało tu węgla. Chyba. Więc tutaj to zależy, jak chcecie się bawić. A widzisz, jakie to jest drogie. Tu tyle fantów zebram, kupię dwa razy mleko i pokrzyku. Więc na razie możemy zrobić taki deal. Dobra, i wracam robić porządki. No, ale widzicie, na przykład kanapki można zrobić bez pieczenia, tak? Bo kanapki to wymagają po prostu jakiegoś odpowiedniego rzeczy. Na przykład salami plus bułka daje nam kanapkę, która daje. A, bo dajmy dwie. dwie, 26 łącznie. No, czyli teoretycznie bardzo mało to zmienia. <grytanie> bardzo mało to zmienia. Średnio opłacalne, jak tak patrzę. Czemu zaznaczasz mi, że mogę, skoro nie mogę? A, jeszcze mam jakieś błędy. Jeszcze zaznacza, nie odświeża od razu po zrobieniu. No i widzicie, węgle. Ale w ogóle, żeby przygotować Bottle of Rotten Water? Że co, że aż pięć, pięć węgla? Żeby zrobić wodę? O no kurczę, to to się przestało już aż tak bardzo opłacać, z tego co widzę, chyba. Albo to zawsze było takie drogie? Aż jakaś kawa można zrobić też fajna jest, zmęczenie zmniejsza. Dobra, takie rzeczy na razie posiadam. Więc będziemy się martwić być może węglem w przyszłości, nie wiem, może jakoś trzeba było tu drewno zbierać, czy jakiś węgiel, czy, czy z tym węglem będzie problem czy nie problem, nie wiem czy węgla też nie kupowałem jakoś, kurczę, już nie pamiętam aż tak dokładnie, ale na musimy zbudować moduł, musimy zbudować moduł y, na więcej przestrzeni magazynowej, bo będzie z tym bardzo źle, bo jak widzicie sami, że mam tu też mnóstwo... Mnóstwo skóry, którą trzeba by może też w ogóle na razie sprzedawać. Widzicie ona ma, Tro, trochę jest wartościowa, ale na razie nikt quest'a na to nie ma. Musimy spróbować jeszcze ubić dwa wilki, wrócić i zobaczyć co z tego wyjdzie. Może jeszcze na szybką misję się wyprawię, taką mega szybką. Yy, no i to mięso przerabiać, bo też widzicie, że dużo miejsca mięso zajmuje, ale jak będziemy mieli już możliwość, yy, to będziemy mogli przerabiać to mięso już na pieczone mięso z węglem. Requirements Kitchen Level 1 w ogóle, a to jeszcze kuchnia jest mi potrzebna a, widzicie To na razie wygląda na to, że muszę jeść surowe mięso On w ogóle jakieś ma ne negatywne wste wartości, tak? Nazbierałem tego mięsa Ta, nawet nie warto jeść go Czyli warto na razie to mięso wydaje się, że sprzedawać, tak? Jak będziemy mieli mieć mało miejsca, będziemy mieli mało miejsca, to będziemy sprzedawać Dobra, szybka akcja słuchajcie jeszcze, bo może uda się jeszcze zapolować na dwa wilki Bo na razie jeszcze na żadną nie zrobiliśmy nic więcej, a dobrze byłoby też dowiedzieć się, kurczę, jak tu cokolwiek kupować, bo nie mam pojęcia, gdzie mogę kupować broń albo jakieś takie rzeczy. Gdzieś tu się ją kupowało, tylko u kogo? Nie pamiętam. A, dobra, czekajcie! U tego gościa są zakładki! Dobra, jest, znalazłem, odkryłem. Zakładki są i tu można było kupować rzeczy. Odblokowało się potem nowe rzeczy. Jasna sprawa, dobra. Wszystko jasne. Tu były takie bardzo podstawowe rzeczy. O, i można właśnie było kupić na przykład lepszy plecak. O! I to jest content. Na przykład tu policyjna zbroja, proszę bardzo. Można by sobie na przykład kupić. Dobra, ale najważniejszy jest na razie plecak. I coś może rzeczywiście standard headlamp. O, może to by było niegłupie. 6000 kosztuje. Zobaczcie, ile mamy pieniędzy. A tu mam all direction headlamp. Kosztuje. Soft light in all direction? O! A to jest droższe. Patrzcie, po 6000 to kosztuje. To kosztuje 1000. To może na startu coś takiego kupił. A plecaczek, ten ma 9 kg u dźwigu, 11, 10 kg to różnica niewielka, 12 kg. O, bardzo fajnie. 13 tysięcy kosztuje ten plecak. Ten kosztuje 15, już ma 18 kg. Więc sami widzicie, że tutaj zarobek. Zarobek jest ważny, ten ma 15 kg. 13 tysięcy kosztuje. Mega drogie rzeczy. Na razie kupię sobie może po prostu coś takiego na głowę. No, i na razie nie będę kupował. No, mamy 9 kilo, no to bez sensu wydawać teraz pieniądze, żeby kupować coś, co ma tam różnicę niewielką. 13 tysięcy wyda, ma 12 kg. Tutaj jest 18 kg albo 15 kilo. Na no to byśmy pewnie chcieli zebrać. 13 tysięcy musimy za to mieć. No dobra, słuchajcie, wyprawiłem się jeszcze raz. Jeszcze raz wyprawiłem się, słuchajcie, w. Create Lights in all directions. Jakoś tak czuję, że nie działa mi to. Zaprawiam <grym> się jeszcze raz na misję. Jakąś szybką. No ale powiem wam szczerze, że nie wiem, jak włączyć tę lampkę, bo nie działa ani T, ani L. N. Dobra, N. Tylko oczywiście też zwracam na siebie uwagę, tym, że coś rozświetlam. Zobaczmy, wygląda mapa. Scientist Work. Dobra, wydaje mi się, oje, że Extraction Point jest mega daleko. Miała być szybka akcja. No, widzicie, no po ciemku bardzo ciężko. Nie wiem jak się skipowało czas. Muszę sobie to przypomnieć. Może w tutoriale poczytać. Na razie szalony odcinek, w którym po prostu gram. Próbuję sobie ogarnąć bez bez yy, kłopotów, chociaż widzicie, to nawet tak jak tutorial jest. Pod tym tutaj można by pewnie zobaczyć, przypomnieć sobie te wszystkie rzeczy. Tak, czy, oho, dobra, szukam. Oho, widzę pierwsze światła. Widzą mnie! No właśnie. Tylko się obawiam, że będą mi widzieć. Cholerka, będą mi widzieć. Dobra, gdzie się wyłączało światło N? Dobra. Spróbujemy z nimi zawalczyć. Teraz mnie nie widzą pod osłoną nocy. Energia mi się właśnie kończy. Stamina regeneration sleepy. No właśnie, jak się regenerowało? Tutaj są, chronią ten, ten budynek. Jak się tu regenerowało, kurczę? Hello? What? Dobra, skoro mówi hello. Dobrze, że mnie nie widzi jednak. Ale coś w tym budynku jest. Aha A to ptaki latają. Ej, tu są trupy! What? Tu są trupy. Miło Dobra, zobaczmy, co tu się znaleźć, uda. No! Pierdoły. zdecydowanie pierdoły, które nie wiadomo czy będą mi potrzebne w tym momencie, czy nie. Oczywiście, w przyszłości przewiduję coś takiego, jak, jak odcinki rozszerzone. O to też pamiętam, że było do czegoś potrzebne. Kurczę, o! Mamy pierwszą, pierwszą broń. Pamiętam, że były takie rzeczy potrzebne, yy, że, że będę będę rozważał coś takiego, jak odcinki dla wspierających, czyli roz, ro, ro, jakby. Ro. Boże, jak to się mówi po polsku. Ro. Odcinki rozszerzone po prostu, no to na tyle wystarczy wam. <laughs> Co znaczy, że odcinki takie, w których. ale to wezmę. Odcinki, w których nie bez, bez, bez cięcia, tak? tak jak robiłem w wersji Early Accessowej. Tak samo będę chciał zrobić tutaj. Ale do nie od razu. Ponieważ ja teraz tak naprawdę nagrywam też yy, za chwilę na zapas filmy. No już nagrywam na zapas na filmy, za, filmy na zapas, bo wyjeżdżam. Na PGA na do Poznania, czyli kilka dni mnie nie ma. I ciężko będzie mi na razie robić też i rozszerzone odcinki, więc po moim powrocie, czyli gdzieś tak w okolicach. Ja wiem, piątego odcinka jakoś? Myślę, że odcinki rozszerzone siądą. Jak oczywiście się okaże, że będziecie chcieli ze mną. Jeszcze raz, przychodzić. Zero, Sievert. Słyszę wilka, widzę ziomka, a jestem bardzo blisko punktu ekstrakcji. O, chodzą ziomki. Ale ta skoro chodzą sobie, to myślę, że można by było zaryzykować. Ło, co tam się. Ach, to są potwory! Okej, okay. to mutant za zaatakował typa. Tak jest. To dobrze, że go wyjąłeś. Dobrze, że go zdjąłeś, ziomek. Bardzo mnie to cieszy. To jest punkt ekstrakcji. Widzicie? Tu jest ten potwór. Nie, nie, nie. Jeszcze nie, nie. Lód. Teraz pytanie, czy mnie wyrzuci. O! Młotek. Bardzo ważna rzecz. Młotek. Potrzebowaliśmy młotka. To, co jest lekko zaznaczone żółto, to... To są rzeczy, które w, w, jakby zaznaczyły się dlatego, że... Mm, Zaznaczyły się dlatego, że mam możliwość... Oh. Że mam możliwość, słuchajcie, gul, o właśnie Że zaznaczyłem sobie, że akurat chcę te rzeczy zebrać Na... Śledzę, śledzę rzeczy, które chcę, które mogę, które są mi potrzebne Śledzę moduły, które chcę zbudować i to mi zaznacza, że to są surowce do tego modułu Więc zaznacza mi ładnie, co i jak No dużo, dużo zdobyliśmy, jak widzicie Ale zawsze coś Zawsze coś, szczególnie, że możemy teraz posprzedawać rzeczy, które zebyliśmy. Też czas sobie powoli też tu płynie. O, proszę bardzo, i zrobiłem nawet nawet task, tak? Jest druga w nocy. Więc słuchajcie, to na tyle, o pierwszy odcinek. Ja tu się muszę jeszcze poogarniać. Po, poprzypominać sobie rzeczy, dowiedzieć się, jak to zrobić, żeby w ogóle odpocząć. Czy ja rzeczywiście potrzebuję łóżko, czy, czy oni mi pozwolą odpocząć gdzieś tutaj, w tych, w tych miejscach, czy o co chodzi. No, ale w każdym razie zrobię sobie teraz porządki z tych rzeczy, które zdobyliśmy. Pewnie posprzedaję na razie te bronie, no bo... Bo na razie mi nie są potrzebne. Albo mogę je porozkładać na części też. Muszę sobie poprzypominać, jak to wszystko tutaj działało. A tymczasem, jak wam się podobało, zostawcie lajka, komentujcie, subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. No i będziemy dalej działać Zero Sievert. Patrzcie w harmonogramie, jak to wygląda, bo właśnie Zero Sievert jest tą grą, którą na wyjazd chcę robić w zapasach. Więc pozdrawiam serdecznie, wielka piona i do zobaczyska. Cześć!